Hejka kochani! Cześć wszystkim! Dziś zapraszamy Was na wyjątkowy filmik, takiego u nas dawno nie było. Tak, podsumowanie roku poprzedniego, nasi ulubieńcy, ulubieńcy z różnych kategorii, także tak. Tutaj ten filmik będzie pod tym względem na pewno wyjątkowy, będzie troszeczkę kolorówki, ale też takich produktów, które są naprawdę z nami już od dłuższego czasu. I zostają z nami na jeszcze długi, długi czas, tak, miejmy nadzieję. Obecny rok już na pewno. Wstęp. Kartki zwięzłe. Także kochane, kartki i długopisy może nie, bo teraz wiemy, że robi się listę zakupów. Oczywiście. Tak. Szykujcie sobie listę zakupów, bo to są produkty z czystego serca dla Was polecane. Kto zaczyna? Bożena zaczyna, ja jeszcze tylko powiem, że oczywiście to jest idealny moment też na początku tego filmiku, żebyście zasubskrybowały nasz kanał, żebyście wpadły do nas na Instagram, bo tam na pewno naprawdę bardzo dużo się dzieje, także nie przedłużamy, Bożena, proszę. Znaczy na Instagram niech nie zaglądają osoby, które są głodne, bo Renata tam potrafi nieźle zamieszać z kulinariami, ja też nie oglądam, tak? Bo na głodzie. Nie oglądasz na głodzie, tak. Oglądasz jak jesteś już najedzona. Właśnie. Pierwsza rzecz to są słuchawki dedykowane do mojego telefonu. Ja jestem dumną posiadaczką iPhone'a, do którego na pewno jeszcze go nie rozkminiłam do końca, ale mam słuchawki, to się jakoś nazywa. Nieważne, każdy wie o co chodzi. Ja tylko powiem, że było mi szkoda, bo one kosztowały coś około 600 zł, ale zebrałam pieniążki z urodzin i zainwestowałam. Nie żałowałam nawet chwili. Rozmawia się przez nie idealnie, słucha się muzyki idealnie, bateria starcza na długo, bardzo wygodne w użyciu, tyle co mogę powiedzieć. Także jeżeli ktoś ma iPhone'a i zastanawia się nad tymi słuchawkami, to ja mogę z czystym sercem je naprawdę polecić. Są jakieś jeszcze droższe, pewnie mają jakieś inne funkcje, ale to był świetny zakup. Ja jestem mega zadowolona. To wśród tych właśnie 21 ulubionych naszych produktów w poprzednim roku, ja muszę powiedzieć, że z takiej drobnej elektroniki to dla mnie absolutnym numerem jeden. Właściwie nie wiem, czy powinniśmy od tego produktu ten filmik zaczynać, ale dla mnie krokomierz, liczenie kroków, od tego wszystko się zaczęło. Jest produktem, bez którego ja sobie już nie wyobrażam życia. Ten niestety nie jest już dostępny, ale teraz tych kroków. Ale też ten garet, który tak. Ja kupiłam i liczyłam, że będę liczyć swoje kroki, ale kiedy zobaczyłam, ile ich robię, tak. Ja tylko powiem, że ja w tym momencie wybrałam ten zegarek, który ma ten wyświetlacz taki niekolorowy, bo zależy mi na tym, żebym nie musiała go ładować tak często. To jest dla mnie istotne i ważne. Najważniejszą funkcją właśnie w tym smartwatchu, można powiedzieć, w takim wersji podstawowej, jest to, że on jest po pierwsze bardzo elegancki, a po drugie właśnie, że liczy kroki codziennie. I to jest dla mnie taki motywator do działania, taki mój trener personalny, codzienny po prostu. Tak, więc jeżeli jesteśmy już przy sprzęcie, to ja mogę Wam pokazać kolejną rzecz, chociaż jest to tylko kubek niezwiązany z elektroniką. Jest to Contigo, ja go dostałam w prezencie w przepięknym zielonym kolorze, więc osoba, która mi go podarowała, wiedziała, że ten kolor mi się na pewno spodoba. Chodziło mi o to, żeby... Szczerze, życie na kredycie, kupowanie kawy po 12-15 zł, a te ceny cały czas windują do góry, no jest troszeczkę bezsensowne, a ja bez tej kawy, kiedy załatwiam sprawy na mieście, nie bardzo mogę się obyć. I wiem, że tego kubka używa również Bartek, czyli nasz trener. Też ktoś mu ten kubek polecił. Po pierwsze, mogę spokojnie wrzucić go do torebki, nic się nie wylewa, długo trzyma ciepło, naprawdę jest rewelacyjny. Z tego co się orientuję, to jest coś cena około 100 wzwyż, ale naprawdę się opłaca, nie ma sensu kupować tych kubków gdzieś w AGD, tańszych, które się wylewają, nie trzymają ciepła. Także dziewczyny, ja ze szczerego serducha polecam Wam Contigo. I tyle. Dobrze. Kolejny produkt, może właśnie nie z tej kategorii, którą pokazywała Bożena, ja chcę pokazać buty, to są buty Veja. Mamy te buty obie, kupiłyśmy tak, je... Każda ma swoją parę, żeby nie było. Kupiłyśmy je właśnie w poprzednim roku. Powiem Wam, bardzo dobrze mi się je nosi i jedyny minus, jaki ja widzę teraz po tym użytkowaniu, ale ja w takim okresie, kiedy nosi się sportowe buty, nosiłam je praktycznie codziennie, właśnie wychodząc z domu, czy to na rower, czy na kroki. To były takie moje buty, oprócz takich po prostu, powiedzmy, czasami do pracy, to były buty codzienne, więc one już troszeczkę się zniszczyły, ale to, co ja w nich ubóstwiam i co zmusza mnie też do tego, żeby kupić kolejną parę, to jest to, że bardzo łatwo czyści się tą podeszwę białą. Beżową.
No, właściwie ona jest tutaj w tych butach beżowa, a ja już miałam kilka par butów, z którymi się po prostu z tą podeszwą męczyłam, także te buty są naprawdę bardzo łatwe do oczyszczenia, co jest dla mnie też istotne. Mieści się w nie wkładka ortopedyczna, którą ja do takich butów noszę. Ja się oczywiście do tego dołączam i powiem szczerze, że też rozważam zakup kolejnej pary, chociaż moja jest jeszcze w stanie bardzo dobrym. I co jest jeszcze fantastyczne w tych butach? Po pierwsze są wygodne, a po drugie one pasują dosłownie do wszystkiego. Możemy je założyć do sukienki, do spodni, no do wszystkiego. To na pewno widziałyście i na naszym Instagramie, ale tutaj też właśnie w tych filmikach moich z tak. Na przykład 5 stylizacji na 5 dni tygodnia. Dobra, Bożena, teraz przechodzimy do jakiej kategorii? Do ciuchów. Okay. Do ciuchów. Bo jak jestem przy tych butach, to nie mogę zapomnieć o spodniach. Spodnie, które spędzały mi sen z powiek. Ja o tych spodniach marzyłam. Chodzi tutaj o Mom Jeans Fit w złamanej bieli. Ile ja się zamawiałam, ile ja się naodsyłałam. I tylko i wyłącznie dzięki Dominice, która robiła mi brwi, mam te spodnie, wyhaczyłam je w H&M-ie, właśnie dowiedziałam się o tym od Dominiki. Ja Wam często mówiłam, że one chyba też nie są dostępne, ale fajnie mieć taki ciuch, który tak celebrujemy cały rok tak. I wiemy, że będziemy go nosić jeszcze w przyszłym roku i tak naprawdę jeżeli już on się zniszczy, to będę szukała czegoś bardzo, bardzo podobnego. To jest HM rozmiar chyba 34. Naprawdę, ja jestem z tych spodni mega zadowolona. One tutaj wyglądają jak białe, ale co jeszcze szybciutko powiem. Okay. Szybciutko muszę powiedzieć tylko tyle, co irytuje mnie, bo chciałabym mieć na przykład drugą parę takich spodni, podobną. Szukam i wszędzie te nogawki są szerokie, te spodnie są niekształtne, a co jest w tych fantastyczne, to tak jak widzicie na załączonym obrazku, jest mega różnica między tym miejscem w udzie, a tutaj w kostce. Dlatego jeżeli któraś z Was wie, gdzie można takie jeansy w złamanej bieli Mom Jeans Fit kupić, teraz dajcie koniecznie znać, ale ja jestem z tych naprawdę zadowolona. Okej, dobrze, to ja też chcę pokazać jedną rzecz z H&M-u. To jest marynarka, którą najczęściej nosiłam w poprzednim roku i którą już w tym roku też kilka razy miałam w pracy. Dlaczego wyróżniłam tą marynarkę i ten produkt z H&M-u? Dlatego, że już kilka razy zawiodłam się na takich markach jak czy KOS, czy właśnie szczególnie Massimo Dutti. Ja mam bryskę z KOS-a, no ty nie pitol. Tak, byłam parę razy właśnie w KOS-ie na Mysie i już przeglądając stronę internetową byłam na coś napalona, a jednak ta jakość po prostu w tych markach, a szczególnie w Massimo Dutti. Mam kurtkę, mam sweterek z Massimo i powiem Wam, tak po takim pierwszym zachwycie tego sklepu to odpada, ale rzeczywiście w H&M-ie co jakiś czas może naprawdę wyhaczyć taką perełkę i ta marynarka. Jeszcze jedna rzecz, bardzo dużo osób, z którymi się spotykam, po prostu bardzo często pyta o tą marynarkę. Widząc ją na mnie, dużo komplementów, także jest na pewno wyjątkowy produkt właśnie. Miałam jakąś sukienkę pokazać, miałam coś takiego, ale właśnie chciałam tą marynarkę, chciałam podkreślić właśnie, że w H&M-ie naprawdę co jakiś czas zdarzają się mega perełki, tak jak spodnie czy marynarka. Dokładnie, ja powiem tylko tyle, że nie poprawiam włosów, bo jestem tak, wiecie, zmanierowana, po prostu zaraz się wkurzę i chyba naprawdę zetnę na krótko. Kolejna rzecz, przechodzimy do spożywki? No dobrze. Czyli kolorówka na koniec. Kolorówka na koniec, spożywka. Ja mam dwie rzeczy. Pierwsza to jest słony karmel pasta orzechowa. Ja ją kupuję w Rossmanie i powiem Wam szczerze, ja ją po prostu uwielbiam. Przeczytaj sobie, nie mam okularów. Bo to jest bardzo, bardzo ważne, że ona ma bardzo... 90% orzechów prażonych, miód, sól himalajska i aromat. Tak, powiem tylko tyle, że teraz posypiam się gromy, że powinnam sobie takie masło orzechowe robić sama, ale uwierzcie mi, naprawdę nie mam czasu. Czasami najdzie mnie na to ochota, zanim kupiłabym orzechy, je sprażyła i w ogóle, nie wiem, zrobiła całą resztę, więc wolę sobie skoczyć szybko do Rossmana i takie opakowanie trzymać gdzieś za nadrzu. I ja tutaj trochę zgapiłam od Renaty, powiem tak, smażę sobie chałkę. Na to nakładam pastę i dżem wiśniowy. Mhm. Gdyby to nie było życie na kredycie, to zapewne byłaby konfitura, ale na razie jest dżem i smakuje to wybornie. Także to jest kolejny mój ulubieniec, który Wam polecam. I w ogóle ja jestem taka trochę orzechowa. Ja uwielbiam
i buraki czerwone, i orzechy, wszystko co jest z orzechami mi smakuje. I takie owlaty, które kupuję sobie w Carrefourze o smaku orzechowym, to jest taka przekąska. I tu zdradzę Wam ten sekret, że czasami zdarza mi się oglądać YouTube, czy też słuchać jakichś podcastów kryminalnych w łóżku i wcinać te oblaty. Okay. I później nie powiem, ale wszędzie mnie to kuje i muszę odkurzać sobie pościel. Taki naturalny peeling w łóżku masz. O właśnie, nie pomyślałam o tym w ten sposób. Możesz przeczytać składniki tak szybko, bo to też jest ważne, żeby... Tu jest mąka, cukier, olej rzepakowy, orzechy laskowe, praszane i aromat. No samo zdrowie, aromat na pewno jest, ale okay. One też występują w wersji light, więc taka przekąska może być naprawdę fajna. Dobrze, wśród tych 21 produktów właśnie na poprzedni rok też chciałam wyróżnić jakieś dwa produkty spożywcze. Na początku myślałam o tym, żeby Wam pokazać jakieś po prostu coś zielonego, ale no, że nie mogę teraz tego pokazać, stwierdziłam, że pokażę jedną herbatkę. Ja nie jestem jakoś mega herbatkowa. W tym roku zachwyciły mnie dwa połączenia, pokrzywa i mango, i mango i chili. To nie jest herbata dla wszystkich, bo ona rzeczywiście jest taka mocna, ale ma świetny podkręcony smak, właśnie w takim okresie jesienno-zimowym jest absolutnie idealna. I drugi produkt, też nie chcę się rozgadywać, bo bardzo często pokazuję go na Instagramie, i to są suszone pomidory. Ja już przetestowałam praktycznie wszystkie suszone pomidory. Z ręką na sercu muszę powiedzieć, że bracia Zawadcy robią te suszone pomidory najlepsze. Na początku były, wiecie, delikatesy włoskie, myślałam, że tam kupię coś takiego idealnego. Nic bardziej mylnego, Zawadcy robią świetne suszone pomidory, także bardzo serdecznie Wam je polecam. I cena też jest naprawdę, wiecie, nie jak z włoskich delikatesów, no nie? Dobra, kolejna kategoria dla mnie to biżuteria. I od razu powiem tutaj o dwóch rzeczach, czyli o moim zegarku z Daniela Wellingtona. Nie będę ukrywać, dostałam ten zegarek od Daniela Wellingtona. Od samego Daniela Wellingtona. Tak, sam Daniel dzwonił, mówi, Boże, nabierze się, wie, słuchaj, kochany, no pewnie, nie mam problemu. I wiem, że możecie na to trochę patrzeć tak z przymrużeniem oka. Ja rzeczywiście, ja mogłabym tu pokazać produkt, który nie wynika z współpracy. Albo mogłabyś po prostu nie wspomnieć, że to współpraca. Tak, ale wolę być szczera. Ja tych zegarków z Daniela Wellingtona mam kilka. Ale ten noszę namiętnie. To jest po prostu dla mnie strzał w dziesiątkę. Zegarek posiada połączenie złota ze srebrem, ale i to złoto, i to srebro jest w takim moim kolorze. Do tego tutaj cyferki Swarovskiego, także liznęłam odrobinę luksusu. Ten zegarek kosztuje chyba coś koło 1000 zł, ale na pewno można go wyhaczyć na jakichś promocjach. I powiem, tak, bo wiele youtuberek właśnie ma współpracę, tak. My tej współpracy teraz nie mamy, także... Ale nie. Naprawdę, naprawdę zegarek jest obłędny i tak jak mówię, ja jestem fanką w ogóle zegarków, nienawidzę tych wszystkich smartwatchów. Naprawdę? Tych, no nie podoba mi się to, to już idzie... Ale w sensie takim wizualnym, tak? I wizualnym, i to, że komuś to dzwoni, miga i tak dalej, no już po prostu jesteśmy tacy totalnie uwiązani. Ja lubię klasykę, a ta w wydaniu właśnie połączenia złota ze srebrem, no jest obłędne. Na początku byłam trochę taka sceptyczna właśnie, jeżeli chodzi o takie połączenie, ale to wygląda rewelacyjnie, no i te kryształki Swarovskiego, które w słońcu dają taki efekt, no żadna taka jakaś pindzia, lindzia, cyrkonia nam tego nie zrobi. No po prostu takie bling, bling. Bling, bling, dokładnie. Kochani, mój naszyjnik, o który często pytacie, gdzie go kupiłam, więc ja powiem szczerze, że to jest mój wykon własny i też tutaj powiem Wam tak szybciutko, że czasami... Nie daj, że taka zdolna youtuberka, to jeszcze jubilerka. O Boże, wiecie co, ja bym chciała na przykład projektować biżuterię, to jest też gdzieś tam moje takie marzenie, więc łańcuch zakupiłam chyba w H&M-ie i ten samotny łańcuch trochę mi się przestał podobać i do tego po prostu użyłam, tak jak pisałam jednej z Was, starych cążek do skórek, przymontowałam sobie jakąś monetę z innego naszyjnika i wyszło coś takiego. I wydaje mi się, że właśnie fajne jest to, że możemy sobie same czasami coś stworzyć. Ja to robię z czasami z kolczykami, z naszyjnikami. Nie mam tych narzędzi, tych dłutek takich, żeby pomóc. To żadne dłutka, wystarczą stare cążki. Okay. Coś tam nam miga na czerwono. Wiemy, o co chodziło? Tak. Z tym, że miga na czerwono, lecimy dalej. Tak. Dobra, to jak kategoria. Dobrze, to teraz właściwie ja już mogę przechodzić, bo skoro ty pokazałaś te dwie rzeczy z biżuterii, ja biżuterii nie mam, mogę przechodzić do pielęgnacji już jakby takimi małymi kroczkami. Dawaj pielęgnację, bo ja oczywiście mam kolorówkę. Dobrze, więc jeżeli. Ale do tego produktu też się podłączę, bo go używam. Więc jeżeli chodzi o produkty właśnie już stricte takie do pielęgnacji skóry głowy, czyli po prostu szampon.
Od chyba pół roku używam tylko i wyłącznie właśnie szamponu nawłaszczającego z octem malinowym z Joanny, czyli firmy, w której pracuję, tutaj też nie ma co ukrywać. A prezes będzie zadowolony. Ja Wam powiem tylko, że to nie tak, bo dostaję tylko normalną wypłatę. Ale oczywiście mogę coś, wiecie. Na tym ugrać, dawaj. Nie, żartuję. Szampon jest fajny. Szampon jest fajny. Po pierwsze jest nabłyszczający, na czym bardzo mi zależy, a po drugie po prostu nie mam po nim żadnego, ale to żadnego uczulania. Ja już przeszłam przez naprawdę drogę różnych drogich, tanich szamponów, różnego rodzaju trików z Instagrama czy z YouTube'a, jednak ten po prostu sprawdza się u mnie idealnie. To jest oczywiście ta seria Vegan, więc bardzo serdecznie Wam ją polecam do przetestowania, bo znajdziecie ją dosłownie wszędzie. Ona chyba jest i w Superfarmie, i nawet w Douglasie, także radzę naprawdę przetestować. Do tego jest jeszcze odżywka, też jest fajna, jest taki psikacz, też jest fajny, także ja cała ta seria w ogóle dla mnie jest. Właśnie tylko ten szampon, nie będę tu ukrywała, dla mnie ten szampon to jest absolutnie numer jeden pod względem pielęgnacji włosów, skóry, głowy, idealną, naprawdę. Kolorówka, u mnie pielęgnacji nie będzie, podkłady, zmieniłam. Po długim czasie używania By Mineralsa zatęskniło mi się za czymś nowym. I to jest po konsultacji z Renatą, z Martą, zdecydowałam się na Yves Saint Laurent i to był Black Friday oczywiście. Trafiłam na makijażystkę z Yves Saint Laurent, która mi ten podkład dobrała. Oczywiście zaraz zaczęła proponować podkłady pudry w kamieniu i całą tą resztę. Ja mówię, kobieto, uspokój się. Tylko podkład. Mój kolor to jest prawdopodobnie... Dobrze, BD40. Jaki to jest podkład? Czy on jest nawilżający, czy on jest matujący? U mnie sprawdza się on fajnie. On jest po prostu tylko i wyłącznie luksusowy. On jest luksusowy i to powinno Wam wystarczyć. Dziewczyny mi polecały ten produkt. Ja też nie jestem taką osobą, która się mocno zagłębia. Okay. Jest dla mnie, jest matujący, fajne wykończenie, fajnie się utrzymuje. Jeżeli miałabym go porównać z By Mineralsem, to chyba ty powinnaś, bo widzisz mnie najczęściej i najbliżej. Wiesz co, w tym momencie masz zaaplikowany ten produkt, tak. To on jest fajnie wygładzający, matujący, to rzeczywiście, tak. Ma wszystkie te cechy. Tak, no i ma ten taki, jak się malujecie już Yves Saint Laurent, no to tak czujecie się odrobinę muśnięte luksusem. Tak, Yves Saint Laurent ma swój naprawdę bardzo specyficzny, bardzo ładny też zapach, taki, który jeżeli ktokolwiek będzie, jeżeli znacie nawet, te produkty, nawet podkłady fajnie. Tak, jeżeli znacie te produkty, to jeżeli ktokolwiek inny Was maluje, to jesteście w stanie od razu. Po zapachu powiem. Tak, dokładnie. No tak, ale jak już wróćmy do tematu życie na kredycie, to niecodziennie można sobie fundować taki powiew luksusu. Tym bardziej do pracy, chodzimy w maseczkach, więc ja tutaj zaczęłam rozglądać się za czymś tańszym. I jedna z moich znajomych poleciła mi podkład z AA i ja na promocji zapłaciłam za niego 16 zł. I mogę tutaj stwierdzić w ulubieńcach, że te produkty mogę Wam polecić. Czyli na przykład mogłabym się na przykład porównać i powiedzieć, że ich jakość na skórze jest podobna. Tak, wykończenie podobne. Ja wczoraj się umalowałam tym AA i zapytałam Renatę, no i fajnie, więc nie uprzedzałam jej, że jestem umalowana tańszym podkładem. Także dla naszych widzek luksusowych, które chcą szarpnąć się w Douglasie, chyba tak, czy tam w Sephorze, bo pewnie tu i tu to jest. Pewnie. Czy te, które jednak mają ograniczony budżet, szczerze Wam polecam, to jest My Beauty Power, witamina C, rozświetlający podkład, naturalny blask. Ja mam kolor 03, jest hipoalergiczny, antyoksydanty. Aha, czyli ma po prostu w składzie 95% jakieś... chyba jakichś składników dobrać. Naturalnych. Tylko szybciutko Wam powiem. On tutaj, producent zaznacza, że on jest rozświetlający. Ty to widzisz? Nie. Dla mnie on jest matujący. Czyli nie, no dzisiaj masz na sobie Yves Saint Laurent. Ale wczoraj widziałaś... Nie, wczoraj nie widziałam rozświetlenia. Tak, i naprawdę te dwa produkty są do siebie podobne. Jeżeli chodzi o utrzymywanie się na skórze, to jednak ten Yves Saint Laurent troszeczkę dłużej na tej skórze się utrzymuje. No ale gdzieś ta różnica musi być. To nie może być tak, że te produkty będą jednakowe. Jeden także... do jednego. Dobrze, więc z kategorii kolorówki ja mam tylko właściwie jeden produkt. Jeden produkt chciałabym wyróżnić i zrobię to już teraz. I to nie jest żaden, znaczy właściwie w nazwie to jest coś takiego jak podkład, ale dla mnie to jest po prostu taki rozświetlacz
do skóry. To jest Vita Liberata. Jeżeli chodzi o kolor, to ja w tym momencie nie będę tutaj rozkminiała, jaki on jest, po prostu znajdziecie go w opisie. Ja powiem też, jak ja stosuję ten produkt, ponieważ ja mam skórę suchą. Bardzo często moja skóra sucha właściwie wygląda już tak, wiecie, na taką szarą, zmęczoną, taką troszeczkę nieatrakcyjną. I żeby tak troszeczkę dodać właśnie sobie blasku, ja bardzo często ten produkt po prostu zabieram ze sobą. I na przykład, czy to koło południa, czy na przykład wychodząc z pracy, a wtedy, kiedy właśnie chcę jeszcze w miarę dobrze wyglądać, jakby atrakcyjnie. Dla mnie to rozświetlenie skóry jest bardzo istotne i bardzo ważne, bo ja też od kilku lat już nie używam żadnych pudrów, więc po prostu ten dla mnie to jest po prostu rozświetlacz. Zwał jak zwał, w opisach różnego rodzaju stronach, bo ja go kupiłam na Top Estetic i też jeżeli będziecie szukać takiego produktu, to raczej radzę Wam szukać jakiejś okazji właśnie na różnego rodzaju stronach. Taki właśnie rozświetlacz, który bardzo fajnie nadaje właśnie taki naturalny błysk, absolutnie tutaj nie ma żadnych drobinek, także... Tak, i to chciałam powiedzieć, że zrobiłam teraz swatcha. Ten produkt jest po prostu top of the top, ja nie wyobrażam sobie, żebym miała na przykład nosić ze sobą rozświetlacz gdzieś tam do pracy, czy te torebki, a rzeczywiście mogę go nałożyć na jakieś tam wybrane partie skóry i ja od razu czuję się taka, wiecie, bardziej, no po prostu bardziej wypoczęta, bardziej zrelaksowana, to jest właśnie... No rzeczywiście, powiem tylko, słocza zrobiłam, tak? Mhm. No to tak, to on nie ma żadnych drobinek, daje tylko taką... To jest po prostu taka tafla, ale nie też taka chamska, no jakby wiadomo, że ja już z racji wieku po prostu tych produktów nie mogę takich, wiecie... No już nie możemy tak na siebie pakować tyle, bo to już tak. Z wiekiem to coraz bardziej widać. A ja uwielbiam ten wygląd i u siebie, i u innych kobiet, właśnie taki bardziej w kierunku naturalnego, kierunku sota. Dobra, dawaj dalej. Korektor pod oczy. Używam go już od kilku miesięcy. Do tej pory stosowałam coś z MACa i powiem, no, tak, jest nawilżający. Chyba dosyć długo te produkty używałaś. Tak, nie, no muszę to zrobić, bo po prostu ten filmik będzie, chociaż wyglądam tak gorzej. Dobra, nie ja w tej chwili jestem tu najważniejsza, a produkt, o którym mówię. I to jest firma Rimmel, to jest korektor pod oczy. I ja mam ten w kolorze słonecznym, 0,50 widzę. I to jest multi... Tasker. Dobra, będziecie miały to w opisie. Powiem tak, nie odbiega to w ogóle od MACa, a moim zdaniem jest nawet lepsze. Mhm. Ja mam dziś też go zaaplikowanego, uwierzcie mi, moje cienie pod oczami są tak, bardzo takie, wiecie, jebudne, solidne. Tak, mocno staram się, żeby one cały czas na mojej skórze były, czyli się nie wysypiam, palę papierosy. I dlatego muszę się wspomagać takim produktem, jest naprawdę rewelacyjny, nie zbiera się, fajnie przykrywa, no sama powiedz szczerze. Tak, jest solidny. Godny naprawdę polecenia. Jeżeli nie włazi w zmarszczki, to jest naprawdę bardzo duży plus. No nie włazi, ale w co ma włazić, ja jeszcze tutaj tak dużo no nie tak, ma. Ja mówię bardziej o sobie. I teraz taki produkt też absolutnie do polecenia, absolutny hit dla mnie, taki produkt, którym ja się zachwycałam za każdym razem, kiedy miałam go na sobie, to jest ten taki krem BB z Recibon. Bardzo długo broniłam się przed tym produktem, bo wcześniej używałam innej marki. Zużycie, jeżeli chodzi o lato, bardzo intensywne jest, połowa opakowania, mam nadzieję, że tutaj jak słuchajcie, tylko niech się zacznie troszeczkę ciepło i niech będzie można nosić właśnie te odkryte nogi, on jest świetny i na nogi, i na ramiona. Jak dodacie do niego troszeczkę balsamu, to on wtedy nabiera takiej funkcji nieścieralnej, także można spokojnie nałożyć jakąś rzecz na ramionczka. Dziwnie pachnie. Tak? Nie wiem, nie skupiam się nad tym, jak on pachnie, ale rzeczywiście to jego, ta jego funkcja właśnie takiego upiększania skóry jest absolutnie spełniona. Nie wyobrażam sobie, żeby tego produktu miało mi w kolejnym roku gdzieś tam, wiecie, że miałabym go po prostu nie mieć w swojej tam kosmetycznej, czy w swoich po prostu kosmetykach, bo jest absolutnie do polecenia. To jest tak, jak ty mówiłaś, ze śmiercią jej do twarzy, to już tak smarujemy każdą partię, tak? Tak, smarujemy, ale to rzeczywiście tak, żeby, ale fajnie, żeby nadać tej skórze właśnie takiego troszeczkę bardziej zdrowego wyglądu. Akurat jeżeli chodzi o takie funkcje koloryzacji, to też ten produkt ma dosyć takie, jest po prostu mocno napigmentowany, ale jest absolutnie genialny. No, fajniutki. I cena?
Około 70 zł, można... Może teraz coś... 70 zł, ale nie, to jest mega wydajne. To jest bardzo dobrze wydanie, to są bardzo dobrze wydane pieniążki. Pieniądze, dobra. O, jak to się lubi. Więc Renata, ja już mówię o ostatniej rzeczy, bo ja tak brałam podwójnie, więc teraz będę tylko siedziała i słuchała. Wybaczcie za kondycję tego, ale już nie czyściłam, bo się śpieszyłam do Renaty. Chodzi o tusz do rzęs. Ja szukałam, używałam też tuszu Yves Saint Laurent, ale... Tak, bardzo długo. Zazwyczaj dostawała Boże na prezencie ode mnie, ale teraz ten tusz kosztuje 170 zł. Przepraszam. 107. Renata, ale nie mogłaś na Black Friday? Jakby, Renata, jakby ci zależało, żeby twoja siostra była szczęśliwa. Ja myślę, że... Okej, okay, jeżeli... Wiesz, dobrze, następnym razem będę nie kupuj mi używanego, co prawda, ale no, wiesz. Dobra, no to... Tusz do rzęs Max Factor. To jest już moje kolejne opakowanie i kupuję go w zestawie z bazą, bo wtedy rzeczywiście te rzęsy wyglądają ekstra. I co mogę powiedzieć, szczoteczka jest naprawdę fajna. Ja trochę silikonowa. Wiesz co? Tak, to jest silikonowa. To jest silikonowa, taka gruba szczotka do tuszowania rzęs. Ale co jest fajne w tej silikonowej, to, że ona jest miękka. Nigdzie nie ma takiego efektu, że gdzieś tam czujemy takie zakucie. Dla mnie tuszowanie rzęs ma być przyjemne. Fajnie on się rozkłada. I czy on jest wydłużający, czy on jest pogrubiający? Ja myślę, że on spełnia obie te funkcje. Fajnie na rzęsach się utrzymuje, nie kruszy się kompletnie. I co jest dla mnie najlepsze, bo jak gdzieś trafiałam na jakiś tusz, który dawał taki spektakularny efekt, takich wiesz, rzęs, no nie jak sztucznych, to ja cały dzień na twarz, tak jak właśnie podkłady, ja nie chcę czuć tych kosmetyków. To nie o to chodzi, że się malujemy i potem gdzieś nam jest niewygodnie, to tak jak ściuchem. No możemy się przemęczyć na balu sylwestrowym, że nas gdzieś tam cekiny będą uwierały, na co dzień byśmy tego nie znosiły, dlatego częściej na przykład ja wybieram bawełniane, nie koronkowe gacie, znaczy majteczki. Okay. I tak samo jest z tuszem, ma być wygodny. Ten jest, jako w ogóle na rzęsach, mimo że jest ten spektakularny efekt, nie czuję obciążenia, nie kruszy się. To, co też jest istotne, nie odbija się tak chamsko, ponieważ jestem posiadaczką dumną długich rzęs. Dzięki oczywiście odżywce do rzęs z firmy Janna Multi Lashes, której namiętnie jeszcze używam. Chyba jeszcze jest w ofercie. Chyba jeszcze jest w ofercie. Także dziewczyny, naprawdę szczere polecenia. Kiedyś obiecałam, że pokażę go na Instagramie, o czym oczywiście zapomniałam, ale baza też jest potrzebna, także decydujcie się na ten zestaw. Będziecie zadowolone, gwarantuję, bo to nie wiem, jak to się wydarzyło, że ja te dwa produkty mam na koniec. O pierwszym powiem naprawdę... Masz jeszcze jeden, ściereczka, musisz o tym powiedzieć. Nie, bo właśnie coś się zadziało podczas tego filmiku, że... Okej. Rozumiesz, że nie, że nie mogę o niej mówić. Nie mogę. To jest bardzo ściśle. Ale do tego produktu ja też się dołączam, także... Więc produkt jest absolutnie z polecenia na Instagramie. Tutaj dużo osób pisało mi, żebym wreszcie się zdecydowała i kupiła. I kupiłam z Mokoszy balsam brązujący do ciała i twarzy. I rzeczywiście zdarza mi się co jakiś czas zaaplikować go też na twarz bez żadnych problemów. Absolutnie ma taki swój bardzo specyficzny zapach. Ale nie jest to taki zapach, który kojarzy się z balsamami brązującymi, serio. Właśnie, on też nie ma, nie ma zapachu z palonego kurczaka, a jeżeli chodzi o swój zapach, to jest pomarańcza z cynamonem. No produkt pod wieloma względami naprawdę bardzo fajny, cena rzeczywiście troszeczkę wyższa, ale teraz zrobiłam sobie już zapas, bo wiecie, właśnie takie produkty brązujące, takie produkty jak właśnie ten z Ricebo, w tym okresie właśnie zimowym możemy wyhaczyć na promocji, także ja Renacie kupowałam go w naturze, był na promce. Tak. Więc ten balsam brązujący spełnia wszystkie moje oczekiwania. A dobrze, ale jakbyś go porównał, bo ja to muszę wiedzieć, bo my o tym w ogóle nie rozmawiałyśmy. Z naszym balsamem brązującym z Palmersa. Wybierasz ten? Wybieram ten. Tak, wybieram ten. Tamten troszeczkę śmierdzi, ten się dłużej utrzymuje. Mam wrażenie, że jest też produktem po prostu bardziej naturalnym. I jeżeli mowa o kolejnym produkcie naturalnym, to rzeczywiście Soraya Plante, seria, którą... Chyba znamy już wszyscy, ona jest cały czas w takiej dosyć szerokiej półce dostępna w Rossmanie. To jest pianka do mycia twarzy, atomizer bardzo dobry, bo przez całość użytkowania opakowania on się absolutnie nie wykrzacza, nie psuje. Pianka jest przyjemna, to oczywiście nie jest taki pełny demakijaż, ale na przykład albo jako ostatni etap, bo ona nie jest ściągająca, jest po prostu przyjemna, nie jest podrażniająca, albo po prostu jako taka poranne przemycie twarzy plus oczywiście woda. Pianka w dobrej cenie. Ja bardzo w tym roku zawiodłam się na
produktach i do demakijażu, i do pielęgnacji. Właściwie nie ma tu żadnych kremów, nie ma żadnego. Ale tej pianki to używamy już. Tak, ja powiem Wam z ciekawości, nie, taka ciekawostka, o, nie z ciekawości, to taka ciekawostka, że była kiedyś Rossmanie na promocji, kupiłam 5 opakowań. To jest 6-7, więc chyba w tym roku tych pianek zużyłam łącznie 7, chociaż nie ja sama, bo mam córkę nastolatkę, która też tej pianki używa. Ja też mam już kolejne opakowanie i próbowałam, bo raz nie było jej na promocji i z Tobą się jakoś nie skonsultowałam, kupiłam sobie coś z innej firmy, ale też na podobnej zasadzie i wracam do tej Sorai, jest naprawdę rewelacyjna, tak. I rzeczywiście fajnie jest tak po nocy umyć sobie nią buzię. Tak. Czujemy takie fajne odświeżenie. Tak, absolutnie. Zapach jest bardzo neutralny, co też jest ważne, bo niektórzy na przykład mocno narzekają. Ja mam tak na przykład z pudrami w kamieniu, że w większości nie mogę w ogóle używać ze względu na zapach, bo jak gdzieś tam na mojej twarzy są, to nie mdli po prostu. Okej. Okay. Wszystko? Tak, 21 produktów. Mam nadzieję, że nam się właśnie zgrało, bo okazało się, że jak Ty pokazałaś, słuchawki, to ja przypomniałam się, że nie doliczyłam do tej listy 21 właśnie tego swojego krokomierza, a o nim naprawdę bardzo zależało mi, bo my sobie po prostu na stole rozłożyłyśmy wszystko i jak dzieci w przedszkolu liczymy. Tak. Policzyłyśmy, a później okazało się, więc raz kolejny nam się aparat wyłączył, także dla nas zmiana sprzętu w 2022. Tak, będzie takim naszym ulubieńcem, będzie nasz wypasiony sprzęt. Dobrze, także tak. Renata mi tego Patronite albo coś, nie wiem, musimy na ten aparat. Słuchajcie, więc chcę tylko powiedzieć, że niestety ściereczki z Wiledy się w tych ulubieńcach już po prostu nie zmieściły. Ale to by było na tyle. Mam nadzieję, że ta formuła w ogóle takich produktów i trochę ubrań, i trochę właśnie jakiejś spożywki, i trochę kosmetyków nie była dla Was taka zbyt męcząca, że gdzieś tam halo, halo. Ale też myślę, że są osoby, które gdzieś tam w tych właśnie różnych kategoriach znalazły coś dla siebie, że może jest ktoś, kto szuka dobrego kubka, bo jego kubek przecieka. Okay, ktoś właśnie szuka tańszego podkładu, ktoś lubi orzechowe rzeczy, albo zastanawia się nad słuchawkami. Dziewczyny, naprawdę te słuchawki są genialne, no po prostu idealne. Ja naprawdę długo się zastanawiałam, miałam te na zwykły kabelek, a teraz jestem... Właśnie, często jest, tylko jeszcze na zakończenie powiem, że często jest tak, że na tych naszych takich ulubieńców, w sensie mówię i o nas, i o Was, nie wiem, może u Was jest zupełnie inaczej, że ja mam takie wrażenie, że często jest tak, że właściwie tak się boksujemy same ze sobą, jak to my kobiety, bo mamy jakieś inne ważniejsze wydatki, to prawda. A później okazuje się, że te produkty, które naprawdę nam się świetnie sprawdzają i które już wiemy, że będziemy kupować, okazuje się po prostu, że trochę zwlekałyśmy, trochę za długo czekałyśmy, a jest nam po prostu dzięki temu łatwiej. Ja powiem na przykład o tym balsamie brązującym. No. Właśnie, nie ma tego zapachu spalonego kurczaka, jest bardzo przyjemna opalenica, jest bardzo fajna pielęgnacja skóry, więc jest kilka tych plusów. Ja chcę powiedzieć tylko tyle, a propos słuchawek i wydatku na przykład 600 zł, co dla mnie było no, dużo na słuchawki. Myślałam sobie, a jak będą kiepskie? No i właśnie zebrałam z rodzin, kupiłam sobie, ale myślę sobie, że na przykład kupuję, nie wiem, spodnie, bluzki, kolejne cienie do powiek, a teraz już wiem, żebym sama je kupiła i wydała te pieniądze, kompletnie nie żałowałabym nawet złotówki, więc czasami warto na coś wydać, czasami warto kupić coś starszego, czasami warto wydać na coś pieniądze. Trzeba tak robić, żeby nam było dobrze i żeby te rzeczy nam się, to co jest nam po prostu potrzebne, tak? Tak, dobrze. Tyle, mogłybyśmy gadać i gadać. Śmiało, ten filmik można by było też właśnie posłuchać, po prostu nawet nie oglądać, bo tak jak wiecie, my tu już zapewniamy na 100% podczas tego filmiku, że wszystko będzie w opisie, jeżeli nam się uda znaleźć te produkty, a z tego co tak jak patrzę, to oprócz Bożyny spodni i mojej marynarki, czyli takich rzeczy ubraniowych, które po prostu już teraz są, no nie są dostępne, to te wszystkie rzeczy będziecie miały podlinkowane, także śmiało będziecie mogły. Ale nawet jeżeli nie wiem, z moich spodni już nie ma, to na pewno w innych sieciówkach gdzieś takie się pojawią. Ja liczę na Wasze podpowiedzi, że gdzieś z tą trochę węższą nogawką są. Dobra, na to kończymy, bo ja muszę związać włosy, bo to jest specjalny dla Was, torturuję się, a normalnie, póki ta grzywka nie osiągnie takiej długości, oczywiście liczymy na Wasze komentarze, na te produkty, które gdzieś tam Was też absolutnie oczarowały, omamiły, także koniecznie napiszcie. Wiem, że może nie macie też za dużo czasu, ale napiszcie chociaż o jednym takim produkcie, który warto przetestować. To będzie fajne polecenie
polecenie też dla nas, ale też właśnie dla naszych. Bo my chętnie testujemy, bo tak jak podkład z AA został mi polecony, także dziewczyny, polecajcie, korzystajcie z naszych poleceń. Kończymy, Renata zaraz biorę frotkę i wiążę włosy, bo się wścieknę. Kciukujcie, subskrybujcie, bo wiecie, że będzie nam ogromnie miło. I co? I do następnego. Trzymajcie się cieplutko. Pa, pa!